powiem? Proszę. Proszę. Panie prezydencie, uchwały nie są transparentne. Na przykład piszecie w jednej z uchwał, że to chodzi o parki, rewitalizacja parków i tak dalej, i tak dalej. I tam był ukryty plac wodny. W ogóle nie było napisane, że park wodny tam ma być. Tylko było 10 milionów na różne zieleńce, place, trawniki i tak dalej. A tam musieliśmy dopiero dochodzić do tego, że tam jest również plac, ten park wodny. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Karol Chlebiński. Tak, bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja nie wiem, już po raz enty proszę, zwracam się z uprzejmą prośbą, szczególnie do zastępcy prezydenta, pana Konrada Sipiery, o zaprzestanie personalnych ataków na moją osobę. Jest to dla mnie daleko niezrozumiałe. Staram się prowadzić wyważoną, popartą argumentami dyskusję. Natomiast to, co mówię do państwa i to, co chciałbym przekazać, sprowadzane jest tylko i wyłącznie do tego, że znowu Chlebiński nie chce dać na dzieci. No, panie prezydencie, tak naprawdę nie można dyskutować. To jest to jest dopiero jakieś nieporozumienie. Owszem, powiedział pan o tym, jak te pieniądze planujecie państwo spożytkować. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Natomiast pominął pan kwestię jedną, że te pieniądze były zabezpieczone w postaci remontów obiektów oświatowych w budżecie uchwalonym przez Wysoką Radę w lutym 2021 roku, ale w kwietniu państwo pożyczyliście z tych pieniędzy, bo nie mieliście na inne zadania, więc pożyczyliście z tej pozycji pieniądze z nadzieją na to, że państwo je tam zwrócicie. No i próbujecie je zwrócić, powiększając deficyt i wprowadzając je z wolnych środków. 5, 8, 5, 4, 3, 2, 1. To takie tam tutaj koło jezdni było. Wypraszam sobie kolego. No co? Zobacz tutaj. No co? O, twoja puszka to skarb wielki. Mój przy twoim malusieńki. Sprawy. Nie przedłuży pan zarazem? Mam prawo. Czuję prawo. To niebezpieczne, dobra.
Dziękuję, kapitanie. Herbaty? Za tydzień o tej samej porze. Proszę ze mną. Na dole jest ciszej. Proszę mu przynieść coś dla rozweselenia.